Dzień dobry, kochanie. No, teraz to na pewno będzie dobre. Urodziło. Nic się nie urodziło. To co zwykle, wiesz po co przyszedłem. No jak zwykle, właśnie. Może byśmy dzisiaj coś się tak pobawili. Tak jak wczoraj. To lepiej, patrz, ile mam towaru. Powiem łysemu. No to wpadajcie z łysem, tak pości na sobie. Istka będzie, to może zrobić coś do żarcia. To ja coś do picia wezmę. Ja to pasuję. Muszę jeszcze skoczyć gdzieś na miasto. Po co ci to prawko? Jeździć musisz. Nie możesz normalnie browara chlapnąć jak normalny Polak. Ale Antka mogę chlapnąć. Jak nienormalny Polak. No, to nie tylko moja zasługa. Piotr się do tego też co nieco przychylił. Dobrze, że mnie wstawasz. To twoje poczucie humoru. Herbatę? Kawy chyba przez 6 miesięcy nie tknę. Chyba nie tylko kawę. No. A jak Piotrek na to? Jeszcze nie wie. Muszę mu to jakoś uroczyście powiedzieć. Masz jakiś pomysł? Mam. Jakby będzie proponował kolejną kreskę, bo wtedy wygarnę. Zacznę krzyczeć, że jest nieodpowiedzialny, że się nie nadaje na ojca i że będę musiała poszukać kogoś bardziej odpowiedzialnego. Dobre, dobre. Żartuję, ale coś wymyślę. Jak myślisz, że jak zareaguje? No mam nadzieję, że w końcu poprosił mnie o rękę i że to już można czekać. No, w tym wypadku chyba Piotruś nie ma już wyjścia. Trzeba będzie wszystko zacząć jakoś układać. Ślub. Wesele. Dopiero wszystko się zacznie. Dobry, Iwcie, będę się zbierać. Zadwa jak dojedziesz. Obiecuję. Ale to ma powera? No to nie byle ścierwo, pierwszy sort. Oj tam, gorsze ciągałem.
Łysy, pewnie piwko też byś wciągnął, co? Ciebie kafas nie pyta. Jakbyś zapytał, to wiesz, co ci powiem. No nie, nie chcę pyta. Panowie, mam propozycję nie do odrzucenia. Liza się spóźniła, jedziemy na miasto, to zeżremy. Dobrze, kefes, że nie piłeś. Kto by nas na kebaba zawiózł? Głupie mam kebaba, do Chińczyka jedziemy. W sumie Chińczyk może być. Przynajmniej będzie ostro. Jak to mówią w Chinach, dobre żarcie boli dwa razy. Dawaj, jedziemy. Nic się nie stało? Nie, kochanie. Nic się nie stało. Tylko miało być nastroje. Co?